Kontynuujemy naszą podróż z katechizmem, i dzisiaj katechizm zaprasza nas o dziwo do rozmowy na temat sakramentów. A przecież miało być o liturgii. No i tu się zastanawiam, dlaczego ty się dziwisz? Jak przecież liturgią są sakramenty Kościoła. Jak chcemy mówić o liturgii, to musimy mówić o sakramentach, bo to sakramenty pokazują najpełniej liturgię Kościoła. Ale to nam wyjdzie. Jak dzisiaj powiemy o czymś, co wprost z liturgią nie jest związane, bo dzisiaj będzie o sakramentach, ale od takiej strony dogmatycznej. Uuu. Lubisz dogmatykę? Uuu. Ja wiem, dlaczego ty czytałeś dalej, bo dalej jest liturgika. Natomiast ten dział dogmatyczny jest o tyle ważny, że pokazuje nam, jak działają sakramenty i co działają sakramenty, i, i po co są tak naprawdę te sakramenty w kościele. Więc dzisiaj bardzo ciekawy temat. Zacznijmy w ogóle od takiego bardzo y, wrażliwego pytania, jak chodzi o sakramenty. Dlaczego siedem? To jest o tyle wrażliwy temat, że potem nam to jeszcze wyjdzie, że sakramenty mają duże znaczenie dla jedności chrześcijan. Nie we wszystkich wspólnotach chrześcijan na świecie jest siedem sakramentów. Mhm. W prawosławiu mamy siedem sakramentów w kościele prawosławnym, ale już w kościele protestanckim, czy też we wspólnotach protestanckich, czy wspólnotach ewangelickich nie mamy tylu. I teraz jest pytanie, dlaczego Kościół katolicki i powiedzmy cały ten Kościół wschodni uznaje 7 sakramentów? Wiem, że cyfra 7 związana z sakramentami to pojawiła się dopiero na przełomie XII i XIII wieku. Wcześniej tych sakramentów, czy przestrzeni uważanych za sakramenty, czy obszarów uważanych, czy czynności było dużo więcej. Bo na przykład Piotr Damian, który zmarł w XI wieku, wyliczał ich 12. I mówił tak, chrzest, bierzmowanie, namaszczenie chorych, konsekrację na biskupa, na króla, inwestytura kanonika. Czekaj, że. moment, moment, wróć, bo tu mnie zaskoczyłeś. <grym> Dedykacja... Konsekracja na króla to był sakrament. <grym> to był sakrament. No to poważna sprawa. Tak był no. nazywany. Dalej było konsekracja kościoła, profesja mnicha, profesja mniszki, profesja eremity, małżeństwo i pokuta. Czyli nawet jak chodzi o to, co dzisiaj mamy, to się zmieniały. Nie tylko liczba, ale też co jest sakramentem, tak? Dalej cię zaskoczę. Bernard Sklerwo, który o, zmarł znamy, znamy. około 1153 roku, podaje 10 sakramentów. Wśród nich takie jak umycie nóg, inwestytura biskupa, kanonika, opata. No to coraz bardziej mi zaskakujesz. Niektórzy no. mówili, że sakramenty są tylko dwa. Chrzest i Eucharystia. I to zostało do dzisiaj w jakiejś tam formie, powiedzmy właśnie w tych kościołach protestanckich. I potem to ładnie poukładał Tomasz Zakwinu i on zaproponował liczbę siedem. I wiem, że to było przed Soborem Trydenckim. Sobór Trydencki to jeszcze bardziej podkreślił, że ma być siedem, nie mniej, nie więcej. Nie więcej. No właśnie, to mnie tak, dlatego mówię, że to jest taki wrażliwy i drażliwy temat. Bo dlaczego nie mniej, nie więcej, tylko właśnie siedem? Co jest źródłem dla tych siedmiu sakramentów, że one mają taką wartość? W Biblii każda cyfra ma swoje znaczenie, a siedem, o ile pamiętam, oznacza pełnię. No ale to, to można sakramenty. To, to zrobimy tak, mamy pięć, ale w sumie to dopełni nam brakuje, to jeszcze dołożymy ze dwa. Chodzi mi o to, że tam jest konkretnie powiedziane w katechizmie, dlaczego jest taka liczba. Dlaczego sobór tydencki oparł się na takich właśnie sakramentach, a nie innych? Że to wynika z tradycji kościoła, z liturgii, z Pisma Świętego i z. Nauczania ojców Kościoła mhm. też. I od razu było zaznaczone w katechizmie na samym początku, że, bo ty to pięknie pokazałeś, no nie? że raz było dwanaście, raz dziesięć, dwa, doszliśmy do siedmiu i koniec. I już Kościół stwierdził, że to jest to. I jest pokazane w katechizmie, że Duch ma doprowadzić do pełni rozumienia sakramentów. I że moglibyśmy powiedzieć, że po 1500 latach doprowadził. Mhm. No nie? Skoro Sobór Trydencki już tak jasno określił, jakie to są sakramenty. Więc żeby mieć świadomość, że to nie jest taka liczba, którą sobie gdzieś Kościół wymyślił, tylko to jest coś, do czego Kościół doszedł na przestrzeni wieków, odkrywając razem z Duchem Świętym tą prawdę, którą chciał Chrystus przekazać. To jeszcze cię zaskoczę, że dzisiaj tak naprawdę nie powinniśmy mówić siedem, tylko warto byśmy to postrzegali jako jeden plus sześć. No. Jeden, to znaczy chodzi o Eucharystię, ponieważ Eucharystia w najpełniejszy sposób oddaje tą rzeczywistość Misterium Paschalnego. A o to chodzi w sakramentach, żeby to Boże działanie, które najpełniej się wyraziło w Misterium Paschalnym, przekazać nam, ta moc, żeby przeszła. Tak, tak, tam jest tak pięknie pokazane, że to co się wydarzyło w Misterium Paschalnym jest widzialne w sakramentach dziś. No nie? Że tak. my dziś do tego mamy dostęp w sakramentach. A w Eucharystii najpełniej. Ja myślałem, że powiesz, że od chrztu zaczniemy. <laughs> Ale to faktycznie, to jest ciekawe spostrzeżenie, bo to pokazuje, dlaczego Eucharystia jest źródłem i, i szczytem. szczytem życia chrześcijańskiego. Tak. No a jeszcze, żeby to tak wyjaśnić sobie, skąd się w ogóle brały te różne rozumienia rzeczywistości sakramentalnej. Dlaczego w ogóle ktoś miał pomysł na 12, ktoś miał pomysł na 10? No bo to bierze się z samego zdefiniowania sakramentu. Czym jest sakrament? Czym jest sakrament, no. No i od samego początku były tarcia między dwoma słowami: między mysterion i między sakramentum. I zanim doszło do takiego zrozumienia, jak mamy dzisiaj, że to jest znak widzialny, niewidzialnej łaski, no to rozgraniczano. Misterium to było coś tajemniczego, niewidzialnego, a sakramentum tak fokusowało się na tych znakach, które człowiek mógł zobaczyć. Czyli każda ta rzeczywistość objawiająca Boga. Miała swoją, powiedzmy, jedną stronę medalu Misterion i drugą stronę medalu sakramentum. No i później znowu to rozumienie się przechylało raz tą stronę, raz tą stronę, i zdaje się, dopiero, święty Augustyn tak to ładnie poukładał, że to jest znak widzialny, niewidzialnej łaski. A samo sakramentum czy sakrament, tym terminem sakramentum oznaczało się przysięgę rekrutów, którą to oni składali na sztandar. Słowo wzięte z języka militarnego, wojskowego, a drugie. Sowo sakramentum oznaczało przysięgę, jaką składano po złożeniu w świątyni wartościowego depozytu. I te dwie rzeczywistości dzisiaj nam się łączą. Że z jednej strony my w sakramentach zobowiązujemy się jak żołnierze przestrzegać tego daru, szanować ten dar, który w sakramencie przyjmujemy, a z drugiej strony przyjmujemy jakiś depozyt wiary, też go zachować, strzec i przekazać dalej. No to mi się podoba, bo to pokazuje, że yy, sakramenty to jest takie. Coś bardzo podstawowego dla rozumienia w ogóle wiary. No i niektórzy mówili o sakramentach większych i mniejszych. I sakramenty mniejsze, jeśli można tak powiedzieć, to dzisiaj przetrwały w postaci sakramentaliów. Sakramentaliów, to chyba do tego dojdziemy, no nie? żeby nie namieszać dzisiaj. No jakiś przykład szybki: sakramentaliów. Pogrzeb. Pogrzeb, tak. Pogrzeb. Coś, co nam się często kojarzy z sakramentem, ale nie jest sakramentem, jest sakramentalium. Ja bym tam jeszcze wrócił do, do tego, bo tak ładnie to wszystko powiedziałeś. Natomiast mi się podoba bardzo, jak katechizm nazwał sakramenty, że to jest arcydzieło Boga. Mhm. Że to jest arcydzieło Boga. Sposób, w jaki Pan Bóg stara się takim, w takim widzialnym znaku dać człowiekowi łaskę. Że to jest Jego arcydzieło. Że to jest coś, co Bóg faktycznie dla nas tworzy. Bo chodzi mi cały czas o to, żeby pokazać, że te sakramenty to nie jest wymysł, tylko to jest coś, co faktycznie jest dane przez Pana Boga. Jest pomyślane przez Niego jest wpisane w całą tą naszą chrześcijańską drogę i ma nam potem służyć. To, co ty powiedziałeś, że jest misterium paschalne, które jest źródłem dla, dla tych sakramentów i te sakramenty mają to pokazać, no nie? To ładnie to przeczytałem w książce takiej objaśniającej ten fragment katechizmu, żebyśmy przestali patrzeć na sakramenty z perspektywy biorcy, że ja biorę sakrament, to pokutuje... Dzisiaj, w takim rozumowaniu, że ja przyjmuję sakramenty w poszczególnych etapach życia. Chrzest nam się zawsze kojarzy z tym czasem bycia dzieckiem. Bierzmowanie to jest wejście w dorosłość. Tak to poukładał Tomasz Zakwinu, to do dzisiaj pokutuje. To scholastyka. Wszystko musiało być poukładane. I, I on to powiązał właśnie z tymi etapami życia. A dzisiaj mówimy, że tak nie jest, że bierzmowanie to jest sakrament na drodze do dojrzałości, którą osiągamy we właściwym sobie czasie. No to tam jest tak mocno podkreślone, że przez Kościół i dla Kościoła. Tak, ale... Ja to... sobie zapisałem, że my rozumiemy, że przez Kościół. Znaczy, że Kościół nam daje sakramenty. Ale tu, gdzie jest dla kościoła, to sobie dopisałem, że to dzisiaj to jest chyba kompletnie nierozumiane. Tak, ale dokończę tą myśl, że nie patrzmy z perspektywy biorcy sakramentów, tylko z perspektywy dawcy. A dawcą, tak jak powiedział, jest Kościół, ale popatrzmy szerzej, jest Bóg. I to Bóg daje sakramenty, objawiając przez nie coś o sobie. No ale to, to masz tą jedną stronę, no, nie? Że, że Pan Bóg daje. Ale ta druga strona jest też dzisiaj bardzo ważna, że nawet jeżeli to przyjmuje to nie, nie przyjmuje tylko dla siebie. No tak. No nie, o to mi chodzi, bo pewnie mało kto tak patrzy na sakrament, że to jest jakiś wielki dar Pana Boga, że, że to jest objawienie się Pana Boga, który się w sakramencie pokazuje, kim jest, jaki jest. Wymaga to na pewno dobrej katechezy, żeby tak przygotować do przyjęcia sakramentu i to jest piękne, ale jest ta druga strona jeszcze. No nie jest człowiek, który przyjmuje sakrament. Bardzo często dzisiaj przyjmuje, bo, bo, bo chce. Mhm. Przyjmuje, bo uważa, że powinien mieć, albo że, że jest potrzebny, albo że no, warto to mieć, o może tak nawet. Mhm. Natomiast zastanawiam się, ile osób ma taką świadomość, że jak przyjmuje sakrament, to nie dla siebie, albo nie tylko dla siebie. Nawet jak Eucharystię przyjmuję, jestem uczestniczy, przyjmuję Komunię Świętą, to nie tylko dla siebie. To jest coś, co jest dla budowania Kościoła. To ma wartość wtedy, kiedy służy Kościołowi. I zupełnie inna odpowiedzialność jest teraz w udzieleniu komuś sakramentu, jeżeli on musi w sobie odnaleźć taką drogę, że to będzie coś, co będzie miało iść dalej, wtedy sakrament staje się czymś bardzo mocnym. Bo to, co ty podkreśliłeś, że, że Tomasz za chwilę poukładał sobie tak, wpisując w historię życia, że tak powiem, i stanów jednocześnie różnych sakramenty, to to jest oczywiście słuszne, bo bardzo pokutuje, że wierzmowanie jest sakramentem dojrzałości, a, a gdzie tam do dojrzałości, no nie? No, albo, On ma z... pomóc w zdobywaniu dojrzałości. Albo małżeństwo i kapłaństwo. No, to jeżeli ktoś jest dorosłą osobą i ani nie jest księdzem, ani nie zawarł związku małżeńskiego, no to... Nie ma sakramentu singla. <grymna> <grymna> <To> przydałby się. <grymna> Może przesadzili z tym siedem i nic więcej. <grymna> Zostały tam trzy rzeczy. To są sakramenty wiary, sakramenty zbawienia i sakramenty życia wiecznego. Masz jakieś przemyślenia? Sakramenty wiary, to, co już próbowaliśmy powiedzieć... Wszystkie sakramenty wypływają z tego, w co Kościół wierzy, i te wiary mają umacniać i do niej prowadzić. I też to powiedział Pius XII, że nie ma takiej prawdy wiary, która by nie była obecna w liturgii Kościoła, w liturgii czyli też w sakramentach. No, to jest bardzo fajne. Lex orandi, lex credendi. Od tego, jak Kościół się modli, zależy to, jak Kościół wierzy. I w drugą stronę to też działa. Dlatego to jest takie ważne. To jest też ważne z tego punktu widzenia, że nie można sobie sprawować sakramentów, czy brzydko powiedzmy uprawiać wiary, jak się komukolwiek podoba. Tylko że to jest wpisane w tradycję Kościoła, określone pewnymi zasadami. I to nas też łączy, jako wszystkich. Gdziekolwiek nie pojadę na świecie i wejdę do kościoła katolickiego, to mniej więcej ta liturgia wygląda tak samo. Natomiast mi się spodobało jedno w katechizmie tutaj. Bo to, co teraz powiedziałeś, że nie można sobie zmieniać, tam jest tak wprost powiedziane, że nikt nie może jej zmieniać. Ale w posłuszeństwie wiary i religijnym szacunku dla misterium religii można zmienić. Tylko najczęściej nie jest to zmiana podyktowana pragnieniem jednego człowieka, tylko to jest właśnie taka droga synodalna. Pyta się bardzo szerokiego grona. Czy I pyta to się tak. przede wszystkim Ducha Świętego. Pyta się Ducha Świętego, czy to tak i wtedy można taką zmianę podjąć. Bo chodzi mi o to akurat nie teraz, że, że ktoś z księży sobie wpadnie na pomysł, że, że od dzisiaj będzie Eucharystię sprawował zupełnie inaczej, bo przemyślał, że to jednak nie jest na dzisiejsze czasy, tylko na przykład to, jak zmieniał liturgię Sobór Watykański II. W posłuszeństwie wiary i religijnym szacunku dla misterium religii, Sobór miał moc zmienienia tego, w jaki sposób przeżywamy liturgię, to jak ją sprawujemy. Więc to, to jest o tyle ciekawy temat, jak chodzi o te sakramenty wiary, że, że z liturgii wypływa to, jak wierzymy, żeby mieć tego świadomość. Że to, jak sprawujemy liturgię, pokazuje to, jak wierzymy. Ty to mówiłeś na samym początku naszych przygód z katechizmem, wtedy, kiedy mówiliśmy o, o wyznaniu wiary. Że wyznanie wiary brało się z liturgii chrzcielnej. Nie? Liturgia określała to, jak się y, mówi wyznanie wiary. A sakrament zbawienia? W tym fragmencie to bardziej chodzi, żeby wydobyć, że udzielamy sakramentów nie tylko, żeby nasza wiara się rozwijała, żeby ta wiara wyrażana przez kult się rozwijała, ale że to nas prowadzi dalej gdzieś. Po śmierci, że to nas prowadzi do zbawienia. Nie chodzimy do kościoła dla samego chodzenia do kościoła, ale chodzimy dlatego, że wierzymy, że po śmierci to osiąga swoją pełnię w tej niebiańskiej świątyni, w tym sanktuarium, którym jest no, cały kościół, to niebieskie Jeruzalem. Warto może się pochylić nad tym ex opera operato. Czy sakramenty działają mocą samych sakramentów? Czy sakramenty działają dzięki świętości szafarza? Czyli jak mówię ex opere operato, to znaczy, że działają... Mocą samego sakramentu. Mocą samego sakramentu. Przez sam fakt, że dokonuje się sakrament, to on działa, tak? Czyli nie ma znaczenia, jaki ksiądz to sprawuje, w jakim jest stanie? Nie ma znaczenia. Zawsze jest słówko ale. Im bardziej święty kapłan, tym te skutki sakramentów, ta, ta osobista jego świętość, może pomóc każdemu innemu, żeby głębiej przeżył ten sakrament. Więc ale... sakrament zadziała. Tak, o to mi chodzi, że sakrament zadziała. No, nie, niezależnie od wszystkiego, żeby mieć tego świadomość, że jak przyjmujemy chrzest, przyjmujemy sakrament bierzmowania, przyjmujemy sakrament namaszczenia chorych, przyjmujemy komunię świętą we Eucharystii, on, to działa po prostu przez sam sakrament. Nie da się tutaj ograniczyć działania Pana Boga człowiekiem sprawującym ten sakrament. Pięknie to wyraża taka historia osób, które były pozbawione księdza przez bardzo długi czas, to my to znamy z Kazań. te osoby w tej opowieści przychodziły i spowiadały się do konfesjonału, a w środku w konfesjonale albo umieszczano krzyż, albo tylko była stuła powieszona I, i w tych opowieściach przebijają się takie słowa, że oby do nas przyszedł kapłan jakikolwiek. Może być najgorszym kapłanem, może mieć największe problemy, takie, siaki owakie, byle tylko przyszedł. No i w tej opowieści ona tak ilustruje tą głęboką wiarę, że sakramenty udzielane przez szafarza, ważnie wyświęconego, działają mocą samych sakramentów. I oczywiście, a im bardziej ten kapłan stara się o swoją świętość osobistą, no tym to łatwiej działa. Łatwiej. U... łatwiej. Człowiek jest bardziej wiarygodny. Nie, i tutaj jest właśnie coś, co tam jest podkreślone, że owszem, działają swoją mocą, same z siebie, ale potrzebują dyspozycji człowieka, który je przyjmuje. Łatwiej zdobyć tą dyspozycję. Otóż to. No łatwiej nie? dojść do porozumienia z człowiekiem, który jest otwarty na sakrament. No kiedy człowiek jest autentyczny, prawdziwy. Czyli to może pomóc drugiemu człowiekowi, temu, który ma przyjąć ten sakrament, otworzyć się na ten sakrament, więcej łaski przyjąć w tym sakramencie, pozwolić, żeby ten sakrament więcej w nim zrobił. To jest ważne. To mi się podoba, bo z jednej strony Pan Bóg nie jest ograniczony szafarzem sakramentu, a z drugiej strony. Szanuje wolność człowieka, który przyjmuje sakrament, i szanuje coś, co ja bym tak nazwał taką wspólnotową rzeczywistością sakramentu między szafarzem a przyjmującym sakrament. Że ich relacja, ich sposób spotkania, ich sposób otwarcia się na łaskę jednego i drugiego ma wpływ na to, jak ten sakrament będzie działał. Tak szybko mi się przypomina to sformułowanie, że wiara buduje na naturze. Jeśli na tym poziomie naturalnym, zachodni. ludzkim yy, będziemy prawdziwi, szczerze, autentyczni, no to o ileż bardziej, łatwiej, mocniej będzie się budowała ta rzeczywistość niewidzialna. No i to mi się podoba, bo to pokazuje, że, że jak zaczynamy mówić o sakramentach, to zaczynamy mówić o czymś, co ściąga Pana Boga na Ziemię, wpisuje go w naturę człowieka. Bo to jest to, co jest na końcu tego dzisiejszego działu. To, co ty już zacząłeś mówić o tym niebieskim Jeruzalem. Mhm. Tam jest to, że do czego tak naprawdę zmierzają sakramenty? Żeby Bóg był wszystkim we wszystkich. Taki obraz mi się nasuwa, że sakramenty to są jak okna w bloku. I jakbyśmy próbowali zaglądnąć przez każde kolejne okno, to wyobraź sobie, że ten blog jest w środku pusty, tam jest jedna wielka przestrzeń, jedna wielka hala i tam króluje Pan Bóg. No, sakramenty to są takie okna, przez które oglądamy Pana Boga, przez które On też może działać na zewnątrz. Przemieniać. I nie? przemieniać. Sakramenty przemieniają. To mi się spodobało, właśnie, że my to chyba rzadko o tym myślimy, że sakramenty powodują przemianę świata, przemianę człowieka, że to teraz Bóg jest w człowieku, że teraz Bóg działa w człowieku, że przyjmuje Chrzest święty. To nie jest coś na zewnątrz człowieka, no nie? To nie jest znak na zewnątrz, tylko to jest coś, co się wpisuje w naturę człowieka. Ostatnie zdanie. Nie będę całego czytał, bo to jest święty Tomasz Zakwinu, ale ostatnie zdanie jest znakiem profetycznym zapowiadającym przyszłą chwałę. Bardzo mi się to podoba, że jak patrzymy na sakramenty, to widzimy chwałę Pana Boga. Zupełnie inaczej można przeżyć chrzest, bierzmowanie na przykład. Bierzmowanie to jest taki ważny sakrament. Jak się spojrzy na to, że to jest zapowiedź chwały Pana Boga. Nie wiem, czy masz jeszcze jakieś, jakieś przemyślenia do tego dzisiejszego spotkania. Ja powiem szczerze, że katechizm to ładnie poukładał, jak chodzi o, o dogmat, o sakramentach. Mnie troszkę tak zadziwia, że mieliśmy mówić o liturgii, a przegadaliśmy o sakramentach. Mówiliśmy, że druga część katechizmu będzie dotyczyć liturgii. No, sakramenty są liturgią Kościoła. O, właśnie to. To bardzo dobrze dzisiaj mówiliśmy, bardzo dobrze. To może zrobimy takie, taki mały wstęp do dzisiejszego spotkania, żeby od razu wyjaśnić sprawę.